Przeglądając studenckie fora internetowe, natrafiłem na bardzo interesujący motyw. Co ciekawe, podejmowali go głównie studenci uczelni niepublicznych, a więc prywatnych. Chodzi o opłaty dodatkowe. Są to koszta, które musi ponieść student, aby sfinansować nawet najbardziej podstawowe czynności administracyjne, które podejmuje względem niego uczelnia. Już pewnie domyślacie się, że niektóre z tych opłat dodatkowych mogą być absurdalne. Tak jest w rzeczywistości. Żeby zbadać temat, przejrzałem kilkanaście różnych regulaminów studiów. Zobaczcie, jakie są wyniki moich poszukiwań. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie. Zanim przejdziemy do różnych dziwnych i absurdalnych opłat dodatkowych, chciałbym, żebyśmy przez chwilę zatrzymali się na opłacie podstawowej. Taką opłatą w uczelni jest czesne. Przyjmijmy, że jesteś kandydatem na studia. Masz do wyboru ofertę dwóch różnych uczelni. Uczelnia pierwsza to uczelnia, w której czesne wynosi 450 zł. Uczelnia druga to uczelnia, w której czesne wynosi 500 zł miesięcznie. Która oferta jest korzystniejsza? Powiecie pewnie, że ta, w której czesne wynosi 450 zł, bo jest po prostu tańsza. Otóż nie. Bardzo łatwo dać się oszukać przez jeden prosty trik, który czasami niestety stosują uczelnie. Czesne może być pobierane w 10 lub 12 ratach. W tej uczelni, w której czesne wynosi 450 zł, płacisz również za miesiące wakacyjne. Jeżeli zrobimy podliczenie, okaże się, że rok studiów na takiej uczelni kosztuje 5400 zł. Uczelnia z pozoru droższa, w której czesne wynosi 500 zł, to uczelnia, w której za rok nauki płacisz 5000 zł. W wypadku 3-letnich studiów licencjackich tańsza oferta będzie kosztowała Cię 1200 zł za cały okres studiów. A teraz przechodzimy do konkretów. Jeżeli zawaliłeś część sesji, nie ma przeszkód, by wpisać Cię na kolejny rok studiów. Oczywiście za pewną dodatkową opłatą. Za wpisanie na kolejny rok studiów musisz zapłacić 800 zł oraz 200 zł za każdy przedmiot, który oblałeś. Co ciekawe, w regulaminie nie ma informacji o limicie takich przedmiotów. Można więc zakładać, że mógłbyś oblać całą sesję, zapłacić odpowiednią kwotę i znaleźć się na kolejnym roku studiów. Jeżeli spóźnisz się z oddaniem pracy dyplomowej o kilka dni, nie ma problemu. Musisz tylko zapłacić 700 zł. Przypuśćmy, że nie spodobała Ci się grupa dziekańska, w której jesteś, lub chciałbyś mieć zajęcia z nieco innymi nauczycielami. To także na wielu uczelniach nie stanowi problemu. Jeżeli chcesz, możesz zmienić grupę dziekańską. Opłata wynosi jedynie 400 zł. Przedłużenie sesji egzaminacyjnej to też nie problem. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz podejść do egzaminów, za pierwszy miesiąc musisz zapłacić 150 zł. Za każdy kolejny miesiąc 300 zł. Są uczelnie, które pobierają opłatę nawet za skreślenie z listy studentów. Na niektórych uczelniach opłata ta wynosi 100 zł. Będąc studentem prywatnej uczelni, musisz także liczyć się z innymi kosztami. Wydanie legitymacji studenckiej 10 zł. Wydanie indeksu 5 zł. Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz otrzymać wykaz zaliczonych przedmiotów, płacisz 100 zł. Jeżeli chcesz dodatkowy odpis dyplomu studiów, 50 zł.
Jeżeli chcesz zaświadczenie o odbywaniu studiów dla celów innych niż ZUS, KRUS czy PFRON, musisz zapłacić 20 zł. Jeżeli chcesz wyciąg z indeksu, musisz zapłacić 100 zł. Jeżeli chcesz otrzymać dokumenty w języku innym niż polski, musisz także wnosić dodatkowe opłaty. To były koszty dokumentów, które wydane są pierwszy raz. Oczywiście opłata za duplikaty również obowiązuje i bardzo często jest o wiele większa niż wydanie pierwszej wersji dokumentów. W regulaminach opłat znajdujemy również inne bardzo ciekawe zapisy. I tak spróbujmy je sobie wyliczyć. Za ponowne przyjęcie na studia 400 zł. Za wznowienie studiów w celu powtarzania ostatniego roku 800 zł. Za przywrócenie w prawach studenta, aby złożyć pracę dyplomową i ostatecznie rozliczyć się z uczelnią 800 zł. Opłata za przedłużenie studiów, aby ukończyć pracę dyplomową 200 zł za każdy miesiąc. Jeżeli chcesz uzupełnić różnice programowe, musisz wnieść opłatę za każdy dodatkowy przedmiot, który nadrabiasz, w wysokości 80 zł miesięcznie. Zwróć także uwagę na opłaty biblioteczne. Niektóre biblioteki za każdą przetrzymaną książkę naliczają 2 zł dziennie. Wyobraź sobie, jakie będą kwoty, kiedy przetrzymałeś 10 książek przez 4 miesiące. Niektóre z wymienionych tutaj opłat znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Oznacza to, że de facto pobierane są od studentów w sposób nielegalny. Jaki wniosek z tego wszystkiego? Zanim przystąpisz do studiów na jakiejś konkretnej uczelni, zapoznaj się z obowiązującym na niej regulaminem opłat, po to, aby nie być zaskoczonym różnymi dziwnymi opłatami, które jako student będziesz musiał wnosić, aby uczelnia mogła wykonywać wobec ciebie jakieś czynności administracyjne. Jakie są wasze doświadczenia z opłatami dodatkowymi? Ciekaw jestem waszych komentarzy i opinii. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie.